Siemano wszystkim. Mam nadzieję, że mnie słychać. No, witam. No, czekamy chyba na razie jeszcze w ogóle. Wiesz co, powiem Ci tak, średnio. Średnio chyba się zebrali ludzie, więc jak na razie witam Ciebie, Dawid. Słuchajcie, no, poczekamy, zobaczymy. Dawid, jak już jesteś, to napisz, czy mnie w ogóle słychać, bo troszeczkę przeniosłem się, pozamieniałem pokoje, żeby był lepszy widok, lepszy pewnie też dźwięk, więc... Mam nadzieję, że będzie mnie już teraz troszeczkę lepiej słychać, niż to było poprzednio. Słuchajcie, koszulka Lechii, to jest chyba rocznik, coś chyba z tych sezonów 2015-2016. I ogólnie się też, przeniesiemy się troszeczkę w czasie do tego. Dzisiaj nawiążę do książki Peszki, do jego biografii, Peszkografia. Tam jest dosyć ciekawy wywód na temat tego, jakie on miał relacje ogólnie ze Stokowcem, z Nowakiem. Troszeczkę o Lechii, trochę o finansach, troszeczkę o tym wszystkim. Dlatego ja już się z tym zapoznałem. Ogólnie zapraszam Was, jeżeli ktoś lubi poczytać książkę, interesuje go biografia jakichś tam byłych piłkarzy związanych z Lechią, no to myślę, że całkiem spoko. Nie? Całkiem spoko, bez przesady też nie ciśnie. Jakiejś wielkiej lauki też nie ma, ale myślę, że chciałbym się skupić na byłych trenerach Lechii, bo to jest dosyć ważne, bo kojarzymy sobie Lechię Piotra Stokowca, no wiadomo, że zdobył puchar, tak, no jeżeli patrzymy na takie wyniki, no to osiągnęli je chyba najwięcej, tak, ale z kolei ta drużyna Piotra Nowaka była najbliżej mistrza, bo tam było kilka minut, ale w ogóle to był najlepszy, w ogóle najbardziej naładowany skład, tam też były chyba największe konflikty, no takie między bardziej tam zawodnikami, tak, tam największe, no były tam, jakoś potrafili, mimo tego, że stworzyli, potrafili znaleźć od tego rozwiązanie, co też jest całkiem spoko, bo teraz obecna szatnia nie za bardzo potrafi się sama załagodzić z tym wszystkim. Wtedy, mimo że było to napompowane, bo przewija się na przykład, jest temat w książce Milowego, jest też temat w książce, jest jak Peszko pokłócił się z Milowym w sprawie ogólnie o pieniążki. Jest nawiązanie do sytuacji, że gdzieś po jednym z treningów siedzieli sobie w pokoju fizjoterapeuty i tam sobie delikatnie popijali ręczki i wyszło mały konflikt na linii Peszko-Mila. Chodziło o finanse, tak? No bo no, nie wtedy, mimo że płacili na papierze bardzo dużo, no to tylko i wyłącznie na papierze. Peszko mówi, że w Lechii zarabiał stówkę, 100 tysięcy miesięcznie, z tym, że płacili mu co kilka miesięcy. On tam mówi, że fakturę musi wystawiać raz w miesiącu, podatek od tego odprowadzać raz w miesiącu, no ale dostaje zapłatę na przykład po trzech, z tym, że na przykład Peszko, Mila, Milusz Krasić, który też tam się często pojawia w tej książce, jakoś nie za bardzo mieli z tym problem, no bo wiadomo, było ich stać. Ale dobra, uporządkujmy trochę tą dyskusję. Sprawa wygląda tak, że przede wszystkim zaczniemy tutaj od Lechii Piotra Nowaka, czyli sezon 15-16. Szybkie przypomnienie, kogo mieliśmy wtedy w składzie. Był tak, Milosz Krasić, który był wtedy, no, zaczynał być z powrotem w fajnej formie. Sławek Peszko, Wolak, Seba Milek, był Kuba Wawrzyniak, był Sobiech, był jeszcze też Grzesiu Wojtkowiak. I to tak wszystko jakoś gdzieś tam żarło wtedy za Piotra Nowaka. Salut mon ami. Witam Ciebie Marcin. No i to wszystko gdzieś tam jakoś tam sobie żyło tak za Piotra Nowaka i skubali całkiem dobre wyniki. Peszko opowiada o tym czasie, że to było siemano Dawid, witam panowie. I mówi, że wtedy gdzieś to tam żarło i w szatni było całkiem nawet było spoko, tak? Mimo że te pieniążki gdzieś tam nie były wtedy za ten na czas płacone w Lechii, to i tak Peszko w swojej książce przedstawia to, że była naprawdę mega fajna ekipa, szczególnie bratał się z Miloszem Krasiczem i że to wtedy wszystko fajnie tam żarło i że jakoś Piotr Nowak potrafił do nich dotrzeć. Tak? Nie było tam jakichś szczególnych odklejeń, miał tam jakąś tam swoją filozofię, to wszystko gdzieś się sklejało do końca. Był wtedy potrafił też dotrzeć do Marko Pańszą, który też miał potężną wypłatę, ale to jakoś nie przeszkadzało Piotrowi Nowakowi w tym wszystkim, żeby z tymi zawodnikami jakoś pracować i iść w tym kierunku, co finalnie ich doprowadziło do... No niestety, no, chyba tylko tam się chyba skończyło na czwartym tak miejscu, no ale dobra, nie osiągnęli, ale byli naprawdę bardzo blisko. Peszko nawiązuje do tego meczu w Warszawie, że tak jak Piotr Nowak przez całą rundę naprawdę pchał ich do przodu. Lechia zagrała wcześniej mecz
z Legią, wygrany 2-0, gdzie Piotr Nowak ustawił ich na trójkę obrońców, gdzie kazał cały czas napierdalać do przodu. Chciał wykorzystać potencjał z tych wszystkich zawodników i to wszystko szło. Do ostatniego meczu w Warszawie, gdzie była sławetna oprawa kibiców, ostatnie rozdanie, wtedy, kiedy mogliśmy klepnąć majsa. W tym jednym meczu Peszko opisuje w swojej książce, że Piotr Nowak mówi, że gramy na remis. Remis mógł dać nam puchary, tak? Szczególnie, że na początku tam była sytuacja, że chyba Lech pyknął dwie bramki w Białymstoku, do przerwy było 2-0. Ale mimo wszystko Piotr Nowak kazał zawodnikom dalej grać na remis, żeby ten remis utrzymać. Po zmianie wyników w Białymstoku jakoś niekoniecznie już przedstawił to zawodnikom, że jest szansa, żeby klepnąć mocniej i żeby walnąć mistrza. No i tak jak się skończyło? No skończyło się chujowo, bo się skończyło remisem. Ten remis ogólnie nic nam nie dał. Legii dał mistrza, a mogliśmy my to zwinąć. I o tym właśnie też opowiadał Peszko jako taki delikatny zarzut do tego, bo że nie wykorzystał tego naszego potencjału, bo powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy wtedy przejebali ten mecz, gdybyśmy go przegrali, gdyby nie odpuścił, no to wynik byłby taki sam finalnie. A też Peszko wspomina, że przed tym meczem nasz ukochany Adaś Mandziaja wszedł do szatni i mówi, że daje od siebie 200 tysięcy premii złotych dla zawodników do podziału, jeżeli wygrają. Więc no, ten jedno, zawodnicy chcieli drugie, prezes jeszcze chciał jakoś, nie wiem, motywować pewnie te premie i tak byłyby do wypłaty przez kolejne 2 lata, no ale mogło być, tak? To taki wstęp tylko właściwie, bo to co... Właściwie to tak wszyscy to wiemy, nawet nie zagłębiając się w książkę, jak to wyglądało. Ciekawe rzeczy dzieją się dopiero naprawdę troszeczkę później. Peszko opisuje to jako, że od tego meczu wszystko się praktycznie w Lechii ogólnie załamało. Załamało się pod tytułem, że Piotr Nowak się troszeczkę zmienił. Nawet przywołuje takie przykłady, które są, słuchajcie, no wydaje to się chyba takie no po chuju dziwne, tak? No bo jeżeli mówi, że na przykład Piotr Nowak wprowadził to, że jak jadą autokarem, to sztab trenerski siedzi z tyłu. Na samym końcu. Niby dla nas bez znaczenia, dla mnie to by nie miało żadnego, ale ja nie jestem piłkarzem. Nie jestem piłkarzem, nie żyję w tym środowisku. Peszko to opisał w swojej książce jako dziwne i jako jedno z takich rzeczy, które było symptomem tego, że Nowakowi się odkleja. Że jemu się troszkę odkleja, że już nie jest tym samym Piotrem Nowakiem, którym był wcześniej. I to jakoś tak pokazuje jaki taki początek końca tej wielkiej drużyny. Później no, przestały pykać wyniki, Nowak tam dosyć mocno tam zaczynał zmieniać taktyką, już nie był tak koniecznie taki ofensywny. No coś już przestało żyć w tym wszystkim, więc już nie było, no nie było to tak, jakby to wyglądało sezon wcześniej. Dalej przechodzimy do sławnej zmiany szkoleniowo-dyrektorskiej, kiedy Piotr Nowak został przesunięty na fotel dyrektora do spraw sportu, a pierwszym trenerem został Adam Owen. Adam Owen, o którym Peszko mówi jako o fajnym człowieku, całkiem spoko ogólnie kolesiu, ale o kimś takim, kto jest no, na pewno nie w roli pierwszego trenera. To zresztą też widzieliśmy, bo Owen na 16 chyba meczów przepierdolił 12, tak, czy tam 11. Myśmy byli praktycznie w strefie spadkowej i wtedy na białym koniu wjeżdża, kurwa, mój ukochany Stokowiec, nie? Ten kurwa, rudy zjebany łeb, ja wiedziałem, że on jest kiepski, tak? Broniły go wyniki, ale on przyszedł do Lechii po to, żeby kurwa wysprzątać. On miał kompleks, on miał zdecydowanie kompleks. To opisuje Peszko, ale ja to wiem jeszcze też z innych gdzieś tam jakichś swoich źródeł. On miał bezpośredni kurwa kompleks pod tytułem do zawodników, którzy grali więcej od niego, którzy grali w lepszych klubach, którzy zarabiali więcej. Przypomnijmy sobie tak pokrótce, jeżeli chodzi o Stokowca, no to ona jest generalnie krajowa, tak? I to też nie jest kurwa jakoś nie wiadomo jakie kluby. On tam też nie był nie wiadomo jaką postacią i też tam nie wiadomo czego osiągał. Dlatego miał kompleks. Jeżeli przyszło mu, miał styczność z Wawrzyniakiem, który tam no, oprócz Ległej zaliczał jeszcze tam Panathinaikos Ateny, z Wojtkowiakiem, który coś tam popykał w Niemczech, miał też jeszcze problem na pewno z, Sebek Mila, tak, no strzelca bramki i dla w meczu na Narodowym przeciwko z Niemcami, Peszko, który grał za granicą, no bo to nie tylko i wyłącznie Kolonia, ale to też było Wolverhampton w Anglii i on coś tam znaczył w tych klubach. Dlatego Rudzielec miał dwa problem i miał problem do piłkarzy i miał problem do ich charakterów i na pewno przyszedł po to, żeby ich wyczyścić z szatni. Zaczęło się od Marco Pajszą,
którego po prostu wypierdolił do Eza, tak, za to, że on po prostu w dniu wolnym sobie pojechał. Ktoś powie, dobra, nie posłuchał się, pojechał. Czy można odpuścić? Pewnie nie można. Niech mu dopierdolą karę 20 tysięcy euro i też sprawa byłaby załatwiona. Rudemu nie poszło z Peszką, nie poszło z Wojtkowiakiem, nie poszło z Wawrzyniakiem. Wawrzyniak miał obiecane od Stokowca, że jeżeli Lechia się utrzyma w tym sezonie, kiedy przyszedł Stokowiec, czyli to była 17-18, jeżeli się utrzyma, dostanie propozycję nowego kontraktu na jeszcze rok, żeby mógł sobie pograć w Gdańsku. Chyba nie dostał. Jaką nagrodę dostawali pozostali piłkarze Lechii? Peszko wyjebany do rezerw. Miloš Krasić wyjebany do rezerw. Pamiętacie tą naszą drużynę rezerw, która grała w czwartej lidze, czyli na piątym poziomie rozgrywkowym? Było, tam wtedy był tak, Krasić, ze swojego czasu Krasić, był Wojtkowiak, który chyba spędził tam rok, którego to już była naprawdę chyba tak naprawdę dla niego pierwsza drużyna przez to wszystko. Oprócz Krasicia tam jeszcze później lądował też Sobiech. Nie jestem pewien, ale Wawrzyniak też. No i oczywiście Sławek Peszko, o czym po prostu mówi, że został wysłany tam i co było chyba kpiną. Ale to było wszystko jednostronnym zachowaniem Piotra Stokowca wobec doświadczonych zawodników Lechii, wobec bardzo dobrze zarabiających zawodników Lechii. Powiecie przepłacanych? Pewnie i tak. Ale ktoś im kurwa dał te kontrakty. To nie jest tak, że oni kurwa przyszli kurwa ze strzelbą i żądali kurwa czegoś takiego. Ktoś im to zaoferował i oni to dostali. Dlatego kontrakty trzeba jakoś respektować. Nie? No mandziale żelem won, no kurwa to się nie zmienia. No kwestia jest tego, że problemy, które są opisywane w tej książce Peszkografii, one nie docierały do nas za bardzo wcześnie, tak? Braliśmy to, że się nie płaci na czas, to coś takiego, że dobre, że ich stać, że oni mają tyle płacone, że w sumie fajnie i tak dalej. Siemano Darek, witamy Ciebie. I słuchajcie, i wiesz, i to jest przedstawione, myśmy tak na to patrzyli, że spoko, nie? Czekajcie, tutaj przeczytam szybki komentarz. Byłem sąsiadem Sławka, bardzo chciał zostać w Gdańsku, walczył o swoim... Słuchajcie, ja się w 100% Dawid zgadzam z Tobą i tak coś podobnego jest podane w tej książce. On nie chciał się z Gdańska wynosić, tak? Po pierwsze, że raz, że miał fajny kontakt, po drugie, on lubił mieszkać w Gdańsku, po trzecie, słuchajcie, no fajna była też ekipa wtedy, tak? Dlatego tutaj na pewno on mógł gdzieś, on chciał tutaj zostać, to na pewno nie chciał grać kurwa w rezerwach, tak? Później został wypożyczony do Wisły Kraków, ale on w ogóle nie mógł się kurwa ze Stokowcem, w ogóle nie mógł się dogadać. On o Stokowcu w pewnym momentach mówi mocniej, w pewnym momentach mówi słabiej, ale generalnie mówi to, co nam chyba my już wszyscy wiemy, że to kurwa fałszywa menda była, że do zawodników mówił jedno, a później kurwa biegał do zarządu, do Mandziarek, siadał mu na kolanka i kurwa płakał, że tak jest niedobrze, czy nie wiem, czy powinno być inaczej, tak? Peszkę też chciał, żeby jego kontakt został rozwiązany. Chyba po tej sytuacji wtedy, kiedy on tam do Kalkowskiego odpyskował, Peszko, który zazwyczaj nie gryzie się w język, a jak już później przemyśli, to też niekoniecznie przeprasza. Po tej całej sytuacji opisuje to w swojej książce, że gdyby Stokowiec do niego podszedł i walnął mu nawet karę tam 20 tysięcy, czyli nie wiem, albo nawet 50 tysięcy, to on by to przyjął, rozmowę przyjął, bo wiedział, że odjebał, tak? No, że tak nie powinno być, no ale takie zachowanie, no to tylko pokazuje na to, że ten rudy łeb, on po prostu miał kurwa kompleks, jeżeli chodzi o po prostu o innych zawodników, którzy naprawdę osiągnęli więcej. No bo nawet Schyłek, w większości z nich, jest kurwa lepszy niż Max ogólnie Rudego Stokowca. Peszko w tej swojej książce mówi też o nim, że Stokowiec miał jakiś warsztat, że miał jakiś pomysł. No miał, no kurwa, no coś osiągnął, no ale to nie tłumaczy tego, że był no po prostu męską mędą, tak? Ja znam siebie i wiem, że ciężko by mi się pracowało i słuchało takiego mendolca, który do ciebie mówi jedno, klepie ciebie po ramieniu, przytula ciebie jak przyjaciela, a za chwilę robi tobie dosłownie pod górkę i który jest naprawdę zakompleksiony, tak? No bo jeżeli ma kompleksy, no to nie powinien być trenerem. Jeżeli była jeszcze jakaś rozmowa w szatni na temat pieniędzy, kiedy zawodnicy coś wspominali o tym, że nie mają płacone na czas, czyli Stokowiec, mówi o tym, że on ma płacone na czas, tak? No to samo to już pokazuje, jaką jestem kurwa mędą, tak? No i ten sposób on chciał zbudować szacunek.
Kolejny etap tej książki, peszkografii, jest taki, że Peszko zostaje wypożyczony do Wisły Kraków. Tam gra za mniejsze pieniądze, chyba tam mówi o 30 tysiącach złotych, w Gdańsku miał stówkę, no to czyli to jest jedna kurwa trzecia tego, co zarabia wcześniej. I jest w Wiśle Kraków. W Wiśle tam gra sobie jak gra, ale ogólnie grał, tak, więc no, tego nie można mu zabrać. I na tyle dobrze, że Peszko myślał, że tam zostanie. Nie został, wrócił do Gdańska. Było też spotkanie z trenerem Stokowcem, że wróci, zagrał. Później była sławna jego sytuacja z Nowikowasem, tak, którego tam prowokował. No Peszko jest jaki jest. No, Peszko spędził chyba w Gdańsku 4 lata, tak, mniej więcej, o ile mnie pamięć tutaj nie myli, więc był te 4 lata, więc chyba każdy wiedział, jaki on jest, że to jest zawodnik, który nie odstawia nogi, który często odpierdoli coś, a dopiero później pomyśli w ogóle, co on zrobił, ale to wcześniej nie był jakiś ogromnym aż takim problemem, tak? Kiedy byli zawodnicy z charakterem. Stokowiec pozbył się absolutnie wszystkich. Po odstrzeleniu Marco Pajszoł i zrobienie z niego totalnego lewusa i rozwiązaniem kontraktu, gdzie jeszcze Lechia musiała płacić kurwa Marco Pajszoł za to, że rozwiązuje z nim kontrakt, bo pierwotnie dotarły do mediów informacje, że to się odbyło za porozumieniem stron, ale aczkolwiek wcześniej chcieli zwinę zawodnika. Chcieć kurwa móc. Ty. Słuchajcie, rozwiązali z nim kontakt, musieli mu wypłacić kurwa jeszcze pieniążki do tego i za darmo Marco Pajszą poszedł chyba do drugiej ligi tureckiej, gdzie kurwa 3 razy rzędu został królem strzelców. No żeż kurwa mać. Niesubordynacja. Słuchajcie, jak sobie nie jesteś w stanie jeżeli jesteś trenerem, który nie jest w stanie sobie poradzić kurwa zawodnikami, dotrzeć do nich, kurwa, zmobilizować ich, no to znaczy, że jesteś chuj nie trener, tak? No, sorry, no Stokowiec, kurwa, no proszę ciebie, facet, jak można ciebie inaczej określać? Myślałeś, kurwa, chuj, że dostałeś złoty róg, a tak naprawdę był tak samo złoty, jak kurwa twoje włosy. Fałszywy, kurwa, rudy tombak. Wyjebałeś Marco Pajszą. Chwilę później zaczęły się chyba wojny z Grześkiem Wojtkowiakiem, który mimo wszystko, że no już był wiekowy, ale słuchajcie, on mógł sobie dograć kontakt do końca w pierwszej drużynie. Jeżeli nie w pierwszym składzie, mógł jeszcze być na przykład solidnym zmiennikiem na swojej pozycji. Podobny Sebek Milan. Dobra, no Sebek Milan nigdy już po powrocie do Gdańska, no powiedzmy to sobie, z wyjątkiem 2-3 meczów, no to niekoniecznie... Siemano Marcin, witam Ciebie. I niekoniecznie osiągał już ten poziom, o którym żeśmy myśleli, że on na przykład wskoczy, ale dobra, ale był też dobrą postacią drużyny, mógł zostać w klubie na innych postaciach, zresztą miał to też obiecywane. Stokowiec doprowadził do kolejnego rozwiązania kontaktu i do kolejnych kurwa pieniędzy, które trzeba opłacić. Gdzieś podczas którejś rozmowy albo z Grzesiem Chorodko, albo z Darkiem rozmawialiśmy o tym, że Stokowiec został doprowadzony do Gdańska po to, żeby posprzątać tak troszeczkę sprawy finansowe, żeby uregulować. Jeżeli spojrzymy na to, ile Lechia musiała wypłacić odszkodowań, bądź też płacić za ugody z zawodnikami, które wtedy były, tak, bo to było 5 zawodników. Uwierzcie mi, że chyba ani Wojtkowiak, ani Miloš Krasić, ani Peszko, ani Marco Pajszoł, czy też Wawrzyniak nigdy kurwa w życiu nie zarabiali malutko. Tak? Oni zarabiali konkretną kasę. Cześć Patryk, witam Ciebie, czytam Twój komentarz. Rozdawał kasę. Słuchajcie, Krasić, nawet w tej książce, jak jest opisywany Miloš Krasić, no słuchajcie, no facet siedział na kasie, on chyba pograł chyba 3 lata, nie wiem, tam w CSKA Moskwa, czy gdzieś tam, to już tam był napchany kasą, później Juventus, no on do biednych nie należał, tak, no. Lubił, Milosza było stać, ale też Miloš całkiem, słuchajcie, Miloš też się w pewnym momencie odbudował. W momencie, jak został przesunięty z skrzydła do centrum ogólnie pomocy, no to całkiem sobie radził, tak? On grał, bo już nie musiał biegać, za dużo się cofać, no a technicznie to była bajka. On przewyższył tą ligę razy 2, razy 3, jak potrafił się z nim dogadać. On grał, tak? No, wjechał Stokowiec, myślał po prostu, że on wszystkich po prostu kurwa przekrzyczy, zakrzyczy, i że w tym samym osiągnie swoje i że będzie lepszy od Piotra Nowaka albo jeszcze nie wiadomo kurwa od kogo. No ale nie, no tak się charakter nie buduje. No.
I teraz taki mały pogląd na sytuację, kiedy Peszko przedstawia w swojej książce, że po półrocznym wypożyczeniu do Wisły wraca do Gdańska. W Gdańsku zastaje już troszeczkę inną Lechię. Tak, no i też powiem ci, że w książce jest to wspominane o tym samochodzie, o tym jeszcze, o tym całym jego, że tak sprzedawał ten samochód, kupił, odkupywał, no znudził mu się dosyć szybko, tak Krasiciowi sprzedał właśnie, trafił do Kuświka, później go od niego odkupił, no kto bogata mu zabroni, tak. Właśnie, no i dobra, wraca sobie Peszko do Gdańska i mam już troszeczkę do czynienia z inną Lechią. Lechią, w której już nie ma praktycznie połowy tego składu, który był, ale Peszko też jeszcze oddaje cześć. Dawid, myślisz tutaj o Krasiciu? No jak, czy o Peszce? Bo Peszko na pewno, no to kurwa żelazne płuca potrafił pozapierdalać, tak, i to niezależnie od wieku. Jak nie był skacowany, to naprawdę latał jeszcze, tak. No a Milosz Krasić, no technika przede wszystkim, kurwa, no potrafił minąć, on był wielki chłop, potrafił zagrać, odegrać, przyjąć, kurwa, on technicznie, no był dobry, no szkoda, że tak się to wszystko stało, bo on mógł inaczej zupełnie zakończyć, tak samo, no właśnie, no słuchajcie, no mógł tak samo inni zawodnicy mogli w Gdańsku inaczej zakończyć, tak? Ja uważam, że no mózg środka pola, dokładnie Patek, no ja bym tego lepiej raczej nie ujął. Słuchajcie, no mógł można było go inaczej wykorzystać, bo on dalej miał jeszcze potencjał. Ja wiem, że to już w tym wieku zawodnik, no już raczej by nas kurwa nie zbawił, ale przy innym trenerze czy przy kimś takim, no to myślę, że jeszcze mógłby przynajmniej być na podobnym poziomie jak sezon wcześniej. W książce Peszki jest duże też nawiązanie do tego właśnie jak Krasić. Jeszcze jacyś dwóch innych zawodników, jak na przykład mówią o Stokowcu, że tam jest kurwa zero szacunku. Ja się absolutnie kurwa nie dziwię. Bo jeżeli na przykład troszeczkę się cofniemy, zdystansujemy i będziemy bardziej postronnymi kibicami, będziemy patrzeć kurwa w tabelę i cofniemy się do tego sezonu, kiedy był zdobywany Puchar Polski, no to powiem, wow, fajnie, super, kurwa, o, tańsza drużyna, kurwa, super trener, kurwa, chuja nie super, kurwa, trener, tak? Bo oprócz tego super, tego pucharu pewnie mogliśmy pyknąć jeszcze więcej, tak? Pożegnaliśmy kurwa zawodników, tak jak żegnamy teraz kurwa wychowanków. I kosztowało nas to kurwa potężne pieniądze w tamtym czasie. Odprawy, to wszystko rozwiązanie kontaktów z Milą, Wawrzyniakiem, Wojtkowa chyba wypełnił do końca. No, żegnanie się w taki sposób, no to była po prostu kpina. To tylko pokazuje właśnie jak nasz Rudek, pseudoprzyjaciel, ten, którego dzięki Bogu już nie ma i dzięki Bogu to Lechia pomogła go wyjebać kurwa z tego całego Lubina, jak naprawdę nam ograniczył przyjemność, którą mogliśmy mieć zaglądania na naszej Lechii, gdyby nie to, że był on wybrany na funkcję pierwszego trenera i był zdecydowanie kurwa za długo. Był kurwa zdecydowanie za długo, bo jemu takiego transferu, który możemy jemu podziękować, że naprawdę przyszedł, no to jest Jarek Kubicki, no i Kopacz, którego już nie ma z powrotem z nami, którego już nie ma, a jest z powrotem w Zagłębiu Lubin, tak? No to jest kurwa spuścizna, która nam zostanie po w Piotrku Stokowcu. Tam jeszcze w tej książce przewijałem się oczywiście no, do kwestii finansowych, że to Peszko i Wolski złożyli wnioski o rozwiązanie kontaktów z winy klubu. Słuchajcie, ktoś może zarzucić kurwa piłkarzowi, że nie wiem, składa taki wniosek czy coś. Jest praca, jest zapłata, jest kontakt, oni wykonywali swoją pracę, grali. Czy lepiej, czy gorzej? Już kurwa niekoniecznie mi oceniać. Ale kurwa powinni dostać zapłatę i myślę, że to jest problem, bo do tej całej burzy medialnej, która jeszcze do niedawna była pod tytułem Mandziaja, kibice, Mandziaja klub, Mandziaja żelem, cały świat, to jest kolejna rzecz, że ukazuje się książka, gdzie jasno jest przedstawiany nasz klub, nasz kurwa ukochany klub, jest przedstawiany po prostu jako miejsce kurwa no, patologii, no. Kurwa po prostu patologii, jest kurwa Mandziaja. Czy Stokowcowi zawdzięczamy sukcesy na miarę historii klubu? Tak, na pewno do gabloty, tak, ale czy na przykład z innym trenerem, wykorzystując potencjał tych zawodników, którzy jeszcze byli, nie osiągnęlibyśmy tego, to już jest naprawdę ciężko stwierdzić, tak, bo no ale na dłuższą metę, właśnie, dokładnie, Dawid, no Patek, owszem, ale czy na dłuższą metę? Ja nie jestem w stanie, no wiecie, no już możemy tutaj sobie chyba gdybać, jakby to było. Co by było, gdyby. Ja chciałbym się skupić na tym właśnie, bo
do tej pory, żeśmy patrzyli na Stokowca przez pryzmat tego, że on coś rzeczywiście osiągnął i że to gdzieś wszystko zaszło, ale nie skupialiśmy się na tych takich rzeczach, których niekoniecznie mogliśmy wiedzieć. Teraz, kiedy mamy, jesteśmy bogatsi o tą wiedzę, wiemy, że ten ryżowy chujek, oprócz tego, że osiągnął taki wynik sportowy, słuchajcie, osiągnął, to nie on kurwa piłkę wkopywał do bramki. On ustawiał zawodników, ale tych zawodników mogliśmy mieć może więcej lepszych. Może gdyby nie debilne rozwiązywanie kontraktu, bo jego urażone ego nie pozwalało mu na współpracowanie z zawodnikami lepiej zarabiającymi i grającymi w lepszych klubach, to może byśmy osiągnęli coś więcej. Słuchajcie, wiecie, że ogólnie w tym sezonie, oprócz tego, gdzie myśmy zdobyli puchar, myśmy chyba byli praktycznie przez większość kurwa ligi, myśmy byli chyba na pierwszym miejscu w tabeli? Mieliśmy za krótką ławkę i nie dało rady już tego fizycznie uciągnąć. A teraz tak, dołóżmy może dwóch zawodników dobrych. Załóżmy, że pół sezonu gdzieś na przykład wcześniej mamy Peszko i Krasicza, którym chce się grać i którzy dają, robią różnicę. Może byśmy kurwa nie stracili tego i może byśmy mieli kurwa ten nasz ukochany, wyśniony dublet. Może byśmy wtedy w meczu z Kopenhagą, może byśmy kurwa osiągnęli więcej. Ja wiem, dobra, ktoś mi tutaj zaraz poprawi, że Peszko jeszcze grał w tym czasie. Tak, wiem, ale tak było. Idź, Stokowiec jest bezrobotny. No tak, no jest bezrobotny, no dzięki Lechii. No Lechia dzięki Bogu no, dolała swoją kroplę, która przelała tą całą czarę. Ja się akurat cieszę, tak? No bo ja po przeczytaniu tej książki ja uważam, że mogliśmy go zajść wyżej, mogliśmy osiągnąć więcej i taki troszkę niesmak pozostał, bo mieliśmy fajną, naprawdę chyba fajną pakę. I problem w tym, że oprócz tego, że się to gdzieś niesie w świat, to może straciliśmy na pewno teraz jeszcze więcej wizerunkowo, ale wtedy może też straciliśmy, bo to między piłkarzami się gdzieś przewijały takie tematy. To ja mu chyba bezpośrednio zarzucam. Do Nowaka jedyną pretensję po przeczytaniu tej książki mam taką, że troszeczkę się odkleił, tak, po tym wszystkim, po tym całym takim no, niewygranym sezonie. No bo on nie był przegrany, ale on na pewno nie był wygrany, jak mógł być. Że w następnym, no chyba albo mu się już nie chciało, albo może już, nie wiem, stracił zapał, możliwość, coś poszło nie tak. Troszeczkę mam pretensje, bo wierzyłem akurat w niego. Mieliśmy chyba wszystko na tacy. No, dokładnie, mieliśmy. I to tak właśnie 9 punktów nad Legią. Tam była bardzo duża przewaga i tam jak każdy patrzył przez 20 kolejek, żeśmy się trzymali na pierwszym miejscu i mogliśmy to sobie spokojnie osiągnąć. Słuchajcie, ktoś myślał, że może dobra, w następnym sezonie będzie to samo, no jak widzimy, no niekoniecznie. Dlatego jesteśmy teraz też na etapie, na którym jesteśmy. Stokowce już znamienia, mamy młodego Kaczmarka. Jakoś to może nam pójdzie lepiej. Kolejne mecze przed nami, więc co, trzymamy kciuki. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo dzisiaj za obecność. Miało być szybkie 15 minut, mamy 30. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy sięgnąć po tą książkę, ściągajcie, bo jest naprawdę ogólnie spoko. Wiem, że ona też na jakichś Empikach czy Storytelach jest dostępna w formie audiobooku, można sobie gdzieś tam przesłuchać. No, historia Peszki fajna, do Lechi nawiązuje, no, nie mówi nic tak naprawdę złego, czego byśmy my nie wiedzieli. Szkoda tylko, że musi to mówić. Tak? No, i szkoda, że takie sytuacje były. Fajnie też się zwrócić do tego przez pryzmat, że możemy sobie przypomnieć, jak jeszcze było całkiem do niedawna, a to, co mamy teraz. Nie? Mam nadzieję, że niedługo będzie lepiej. Słuchajcie, zapraszam Was na kolejne spotkania w tym tygodniu. Będę się łączył z naszymi braćmi. Mam nadzieję, że tutaj z Adasiem, z Czarnym, z Lwów jakoś na najbliższych dniach się połączymy i obgadamy kilka kwestii. Powspominamy, temat będzie przewodni taki, coś podobnego jak z Filipem, tylko już dostosowany bardzo pod Adama, więc mam nadzieję, że w tym tygodniu się połączymy i też coś zajęgamy. To tutaj szłam, Patyk. Mega polecam. Jasne, dokładnie. Tak jak też mówię, ja jestem bardzo za tym, polecam tą książkę. Zdecydowanie jest jak najbardziej ciekawa. Myślę, że rozdział zaślubiny z morzem jest jeden z fajniejszych. Polecam, nie tylko dla fanów Peszki, ale też, żeby sobie posłuchać, jak to wyglądało wszystko. Słuchajcie, Dawid, dziękuję, wszystkiego do następnego. Bracia, siostry, dzięki. Pozdrowienia wielkie, lecimy, a my swoje. Trzymajcie się.